W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu zostały wręczone nagrody za najlepszy plakat w Międzynarodowym 5. Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego. Warto dla takich dni jak dzisiejszy, a więc prawie 200 osób, które spotykają się w piątkowy wieczór, by porozmawiać w cudzysłowie z artystami na temat najbardziej palących tematów związanych z prawem człowieka. Dość szeroka tematyka, bo mamy zarówno plakaty właśnie te aktualne, odnoszące się do bieżących sytuacji właśnie u sąsiada. Mamy tematy związane z szeroko pojętym tematem wojny. Jak wiadomo, to nie tylko Europa w tym wydaniu ukraińskim, ale również przecież mamy i Syrię, i Daleką Azję, gdzie działania o charakterze prawie wojennym się toczą, ale też tematy dotyczące praw człowieka szeroko rozumianego, czy niesłabnąca tematyka związana z Chinami, bo jak uważny obserwator zauważy, mamy wiele plakatów dotyczących właśnie szczególnie rozumianych praw człowieka w Chinach, czy wolności wypowiedzi poprzez internet, jak można zauważyć, kilka plakatów do tego tematu dotyczy. I sztuka właśnie tego plakatu polityczno-społecznego jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, taką diagnozą artystyczną chorób świata. To jest pewien rodzaj analizy tego, gdzie jesteśmy naprawdę chorzy i gdzie naprawdę i na co możemy umrzeć. Jury przyznało następujące nagrody. Pierwszą nagrodę otrzymał Sebastian Kubica za plakat Compromise. Zapraszamy. Chciałem pokazać przez tą pracę, że różnorodność może budować coś wielkiego, coś dodatnego, coś co jest pozytywne. Ten plus jest właśnie takim symbolem. Drugą nagrodę otrzymał Niko Stercis za plakat Mayday. Zwłaszcza przy tej edycji zauważyłem, że bardzo mocno zaznaczony jest ten wątek najnowszych wydarzeń, bo daje się zauważyć kilka dzieł związanych bezpośrednio z tematem ukraińskim, co w jakimś sensie wyróżnia tą edycję. Trzecią nagrodę otrzymali Elis Lugin i Jules Corson za plakat Global Hunger. Ile plakatów zostało zakwalifikowanych i skąd przyszły? W piątej edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego nadesłano do nas około 312 prac, natomiast do wystawy zostało zakwalifikowanych 72 prace. Prace te nadsyłano do nas praktycznie z całego świata, konkretnie z 18 krajów. Bardzo dużo było plakatów chińskich, plakatów ze Stanów Zjednoczonych, dużo plakatów polskich, ale mieliśmy też nieco bardziej egzotycznych artystów, na przykład była to Argentyna czy Meksyk. To ważny sygnał z miasta Oświęcimia, że prawa człowieka, które w tym miejscu wybrzmiewają w sposób specjalny, w dużej mierze zmieniają patrzenie na nasze miasta. Nad niektórymi trzeba się zastanowić, niektóre po prostu są dwuznaczne, więc jest to zawsze fajna forma dla ludzi, którzy interesują się sztuką i nie tylko, i jakimś obrazem. Świetna sprawa. Bardzo mi się podobają. Jest to chyba taka teraz nowoczesna sztuka. Jestem zauroczona. Natomiast jeśli chodzi o stronę artystyczną, to co jest wartością nadrzędną, to przede wszystkim posługiwanie się tym międzynarodowym językiem skrótu myślowego, pewnego znaku, który niezależnie od tego, czy ta wystawa będzie prezentowana w Europie, czy być może trafi poza kontynent europejski, myślę, że będzie równie jednoznacznie odbierana. Fakt, że Biennale tylko w ostatnich 3 latach było prezentowane w Europejskim Parlamencie w Brukseli i w Strasburgu, w kilku najlepszych galeriach w Polsce, w Europejskim Centrum Informacji w Erfurcie. W przyszłym roku będzie prezentowane w Stuttgarcie oraz w Dreźnie. To potwierdzenie, że dyskurs artystów na temat najważniejszych problemów związanych z zagrożeniami dzisiejszego świata jest aktualny, jest ważny
I fakt, że Oświęcimskie Biennale Plakatu stało się jednym z najważniejszych prezentacji plakatów w Polsce, to myślę, że sukces nie tylko Domu Spotkań Młodzieży, ale miasta Oświęcimia. Piąte Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego zakończyło się w ogrodach MDSM-u, legendarnym plenerowym spektaklem Ślepcy krakowskiego teatru KTO. Widowisko inspirowane jest powieścią portugalskiego noblisty José Saramago, Miasto Ślepców.